No przede wszystkim rozmowy z prezesem. Propozycja z klubu spadła na mnie bardzo szybko. Miałem bardzo mało czasu na przemyślenie tej decyzji. No ale przede wszystkim przekonało mnie to, że przedstawiłem prezesowi, przedstawiłem władzom miasta swój plan. Przede wszystkim funkcjonowania pierwszej drużyny w najbliższym sezonie, a także trochę szerszy plan mojego koordynowania pracy z młodzieżą w Starogardzie Gdańskim, który wiem, że przypadł do gustu osobom odpowiedzialnym za moje zatrudnienie, dlatego to był główny czynnik. Nie będę ukrywał, że koszykówka młodzieżowa i koszykówka seniorska w naszym regionie jest dla mnie bardzo ważna i jest moim marzeniem, aby tutaj właśnie silny ośrodek się znajdował, który posiada zespół seniorski na najwyższym poziomie, czyli w polskiej ekstraklasie, ale także grupy młodzieżowe, z których zawodnicy gotowi do gry w ekstraklasie będą wprowadzani spokojnie, ale cyklicznie. Oczywiście bardzo pozytywnie, no to jest miejsce, gdzie ja się nauczyłem grać w koszykówkę, to jest miejsce, gdzie nabyłem wiele doświadczeń. Największy sukces, który osiągnąłem z tym klubem, to był awans do Ekstraklasy. No niestety, jeżeli chodzi o te największe sukcesy, czyli brązowy medal i Puchar Polski, ja w tym nie uczestniczyłem. Nasze drogi się na jakiś czas rozeszły. Patrzyłem na to wszystko z boku i bardzo się cieszę, że tutaj wróciłem. Szkoda, że jesteśmy na takim, a nie innym etapie, bo będziemy grali w pierwszej lidze, ale naprawdę jestem pełen motywacji i wierzę w to, że ten klub po tym, co przeszedł, naprawdę będzie parł do przodu, będzie parł w górę i będzie się rozwijał i za kilka lat będziemy naprawdę zadowoleni z tego okresu, który klub spędził w pierwszej lidze. Znaczy ja, jeżeli presja by mnie przerażała, nie brałbym się za zawód trenera, na pewno presja będzie, ale ja też nakładam na siebie presję, bo ja też jako trener chciałbym się rozwijać, chciałbym przejść do przodu, także proszę uwierzyć, że ta presja jest większa z mojej strony niż ze strony kibiców, ale wiem, że są pewne realia, że są pewne rzeczy, które aby grać w Ekstraklasie, które najpierw klub musi zorganizować, które klub musi przejść, aby wrócić organizacyjnie do Ekstraklasy. No oczywiście nie ma co ukrywać, mówimy tutaj o budżecie. Natomiast tak, no ja chciałbym przejść do przodu i na parkiet ekstraklasowy wrócić, zobaczymy, czy i kiedy nam się to uda. W tej chwili jest zbyt wcześnie, żeby rozmawiać o jasnych celach, które będą stawiane przed drużyną, ponieważ nie znamy dokładnego budżetu, jaki będzie przeznaczony na zawodników. Klub jest w trakcie reorganizacji po rozgrywkach ekstraklasowych. Realia pierwszoligowe są trochę inne i na pewno klub najpierw musi przejść pewne organizacyjne zmiany. Kiedy to się stanie, będę znał budżet, przejdziemy do podpisywania umów. Kiedy zobaczymy, jak skład wygląda, na pewno to będzie czas, żeby stawiać przed tą drużyną jakieś cele. Także poczekamy na ten proces i wtedy będziemy rozmawiać o celach. No jednak jestem znany z prowadzenia zespołu, które grają szybką, agresywną koszykówkę po jednej i po drugiej stronie parkietu. Na pewno wdrożę pewne zmiany w stosunku do zeszłego sezonu, do mojej drużyny, którą prowadziłem w zeszłym sezonie. Oczywiście też przez to, że będę miał innych zawodników, ale również mam kolejne pomysły na prowadzenie drużyny, ale uważam, że szybki, agresywny styl po jednej i po drugiej stronie parkietu to jest to, co daje w dzisiejszej koszykówce wyniki, co daje postęp moim zawodnikom, rozwój, szybki czas reakcji i dzięki temu zarówno klub, zespół może wygrywać, a zawodnicy mogą się rozwijać i iść do przodu.